Alisa cierpi na depresję. Co może z tym zrobić? To jest Alisa. Alisa mieszka z dwiema siostrami, matką i ojcem. Ma dwa koty. Często ogląda filmy na telefonie. Alisa często jest smutna. Czasami płacze i nie wie dlaczego. Nie jest w stanie niczego z tym zrobić. Alisa wieczorami ma problemy z zasypianiem. Ciągle myśli o czymś. Czuje, że od tych myśli głowa jej pęka. Alisa codziennie czuje się zmęczona i nie ma apetytu. Nie ma ochoty na pójście do szkoły. Alisa cierpi z tego powodu. Każdy czasami odczuwa smutek. Ale Alisa jest smutna od długiego czasu. Rzadko robi coś fajnego. Ma problemy z uważaniem na lekcji. Zapomina czasami, co ma zrobić. Matka Alisy szuka pomocy. Zdaniem matki Alisa zmieniła się. Alisa zawsze była wesoła. Często żartowała. Teraz Alisa rzadko się odzywa i na ogół chce być sama. Alisa szybko się złości. Matka Alisy uważa, że nie jest to dla niej dobre. Chce pomóc Alisie. Matka Alisy dzwoni do lekarza rodzinnego i umawia się na wizytę. Alisa z matką idą do lekarza. Lekarz słucha uważnie się podoba się, że lekarz słucha z taką uwagą. Alisa nie chce dłużej być smutna. Lekarz stwierdza, że może pomóc Alisie. Kieruje ją wraz z matką do psychologa. Lekarz rodzinny i gmina są w stanie pomóc dzieciom. Dziecko może zawsze na spotkanie zabrać kogoś ze sobą. Kogoś, komu ufa. Alisa z matką idą do psychologa. Psycholog pomaga dzieciom, prowadząc z nimi rozmowy. Psycholog wiele wie na temat dzieci i tego, w jaki sposób się czują. Kiedy ktoś nie chce lub nie może mówić w języku niderlandzkim, może zwrócić się o pomoc tłumacza. Tłumacz pomaga wszystko zrozumieć. Alisa najpierw zaznajamia się z psychologiem. Następnie psycholog przeprowadza badanie. Zadaje pytania Alisie i jej rodzicom. W ten sposób stwierdza, jakiego rodzaju problemy występują u Alisy. Następnie psycholog pomaga Alisie. Alisa dowiaduje się, że cierpi na depresję. Psycholog stwierdza, że Alisa cierpi na depresję. U każdej osoby depresja objawia się inaczej. Dzieci cierpiące na depresję często odczuwają smutek. Nie mają ochoty na rzeczy, które dawniej sprawiały im przyjemność. Czasami dzieci cierpiące na depresję mają problemy ze snem lub z jedzeniem. Czasami cierpią na bóle głowy. Niektóre dzieci cierpiące na depresję często myślą o śmierci. Nie jest to przyjemne. Na szczęście można pomóc dzieciom z depresją. Na całym świecie są dzieci, które cierpią na depresję. Dzieci we wszystkich krajach świata mogą cierpieć na depresję. W każdej szkole mogą być dzieci z depresją. Powodem depresji może być wiele rzeczy. Czasami można doświadczyć czegoś okropnego, na przykład w domu lub w kraju swego pochodzenia. Ktoś z rodziny mógł umrzeć. Alisa otrzymuje pomoc. Psycholog pomaga Alisie, uczy Alisę, co może zrobić, aby się znów lepiej poczuć. Alicja co tydzień rozmawia z psychologiem. Uczy się pozytywnego myślenia. Rodzice Alisy i szkoła również otrzymują wskazówki, jak pomóc Alisie. Stan Alisy poprawia się. Alisa lubi rozmawiać z psychologiem. Dzięki otrzymanej pomocy stan Alisy poprawia się. Alisa lepiej śpi. Tylko czasami jest jeszcze trochę zmęczona. Lepiej teraz uważa na lekcji. Częściej robi fajne rzeczy. Alisa cieszy się, że jej rodzice również jej pomagają.